Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Zawadzkiego 8 w Kole, stanowiącego własność gminy miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. Ponownie pani naczelnik. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni. Przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Zawadzkiego 8. Proponowana bonifikata od ceny sprzedaży lokalu to 40%. Lokal jest o powierzchni użytkowej 54 metrów kwadratowych. Jego wartość rynkowa to 246 tysięcy złotych. Po zastosowaniu 40% bonifikaty do zapłaty będzie kwota 147 tysięcy 600 zł. Budynek przy Zawadzkiego 8 został wybudowany w roku 1986. Przy Zawadzkiego 8 znajduje się 18 lokali. Dotychczas sprzedaliśmy 6. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. Opinia jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu, ale ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie do pani naczelnik. Pani naczelnik, widać, że już wartość tych mieszkań została bardzo podwyższona, jeżeli chodzi o wyceny, tak? Jeżeli chodzi o te operaty szacunkowe. Tak, bo już dzieląc sobie na metry kwadratowe, to już mamy blisko 4,5 tysiąca za metr kwadratowy. To widać, że pan rzeczoznawca już zaczął, można powiedzieć, lepiej wyceniać mienie gminy miejskiej Koło, prawda? Tak, obserwujemy znaczący wzrost wartości lokali, jak i działek. Także nawet na Zawadzkiego obserwuje się transakcje dochodzące do 6 tysięcy za metr kwadratowy za lokal. Za lokal. Dobrze, a ma pani wiedzę, czy to będzie płatność jednorazowa, czy to będzie na raty? Dotychczas państwo, którzy składali wnioski, deklarowali płatność jednorazową. Płatność jednorazową, dobrze. I to też te środki idą na te same, na ten sam paragraf, co sprzedaż innych nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Koło. Środki, wpływy z tytułu dochodów gminy miejskiej wpływają na konto dochodowe gminy miejskiej Koło. Na ten sam paragraf, co sprzedaż działek. Tak. No, dziękuję. Dobrze, dziękuję za informację. Jeżeli nie ma więcej pytań, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Zawadzkiego 8 w Kole, stanowiącego własność gminy miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 18 radnych, 17 osób za, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta i nosi numer 51 na 526 na 2022.